Cześć wszystkim, witam w moim nowym filmie. Jak widzicie, sceneria troszeczkę odbiega od tych, do których się przyzwyczailiśmy, ale to nie musi nic oznaczać. W końcu liczy się praktycznie treść. Ja jestem też zawsze raczej za zawartością niż za opakowaniem. Niestety, no, prawda jest taka, że wielu po prostu lubi opakowanie. Dobrze opakowane coś zawsze znajdzie swojego klienta, aczkolwiek często po otwarciu zawartości rozczarowujemy się właśnie ową zawartością. Także tutaj na tym kanale tego nie ma. Ja dla wszystkich niektórzy się już skarżą, że ja nie powinienem tego robić, bo tu zawsze jest taka publika stała, tak, zgadza się, ale zawsze co jakiś czas pojawia się ktoś nowy, więc to jest tylko dla tych właśnie nowo przybyłych. Pamiętajcie, tutaj nie ma perfekcyjnej dykcji, nie ma perfekcyjnego dźwięku, nie ma perfekcyjnego oświetlenia, nie ma żadnych trików, nie ma żadnych reklam, nie ma różnych tych wszystkich historii, w których tak zwani profesjonaliści się często ubierają, ponieważ nie jest to kanał profesjonalny. Jest to po prostu czysta amatorszczyzna w moim wykonaniu i tak pozostanie. Także jakby ktoś miał problem z formą, przekazem, treścią, no to pamiętajcie, jest cała masa najróżniejszych kanałów, które mają perfekcyjną formę, treść. No i wszystkie informacje można tam w ciągu 5 minut sobie łyknąć, jak ktoś tak chce być poganiany, no bo wiadomo, trzeba w biegu zjeść tego hamburgera, dopić tą kawę i znowuż zająć się pracą, bo przecież na nic nie mamy czasu. No właśnie, z tym czasem to jest różnie. Ja też czasami nie mam czasu, dlatego staram się wykorzystać momenty, w których mogę, na przykład do nagrania takiego filmu właśnie z wnętrza naszego wehikułu podróżnika, który do tego celu się świetnie nadaje, już z tego powodu, że ma sporo miejsca, nie trzeba się tutaj gdzieś chować. Nawet mój kapelusz słynny, którego tutaj na razie nie ma, w tej chwili nie zawadzałby o sufit. Dobra, koniec wstępu, wystarczy. Cóż, o czym dzisiaj? Dzisiaj postaram się nakreślić, czy też opowiedzieć, no może lepiej byłoby użyć terminu zrelacjonować takie sprawozdanie, nazwijmy to w formie takiego, no bo właściwie jesteśmy w terenie. Procedury pokładowe 09, tak to nazwijmy. Ja swego czasu miałem zamiar, no tak się w 5 odcinkach zmieścić, ale nie udało mi się to jak zwykle, więc mamy 9 część w tej chwili. Mam nadzieję, 10 jeszcze, ale to dopiero przy najbliższej okazji, a na razie kontynuujemy. Właściwie, jeżeli chodzi o właśnie procedury pokładowe, to dla wszystkich tych, jeszcze to muszę coś powtórzyć, właśnie dla nowo przybyłych, bo to ktoś może się właśnie zapytać, o co tu w ogóle chodzi, więc opłaca się obejrzeć przynajmniej pierwszą część procedur pokładowych, zanim się tutaj dotrze, a najlepiej wszystkie po kolei, dlatego że nie chciałbym znowu tłumaczyć, czym są hybrydy, hubrydy, wzięcia i różne takie inne historie, dlatego jest to po prostu film dla stałych widzów, dla wszystkich, ale
ci, którzy tu na tym kanale od dawna są, wiedzą, o czym mowa i wiedzą, o co chodzi. Jeżeli chodzi o procedury pokładowe, no wiele maili dostałem z zapytaniami, kiedy następna część. Jak już wspomniałem, miało się to zmieścić w 5 częściach, nie udało się. Będzie na pewno część 10. Nie wiem, czy się uda ją zamknąć w 10 części, dlatego że no, chcąc, nie chcąc, cały czas dostaję materiały na ten temat. Dostaję, otrzymuję, dochodzą do mnie na skutek właśnie robienia tak zwanego, jak to się modnie dzisiaj mówi, researchu, jeżeli... No, byśmy użyli ten nowoczesnej tutaj, nowoczesnego słownictwa na obszarze tutaj sceny YouTube'owskiej, no to jeszcze nie wiem, czy to w ogóle by miałoby swój koniec, ale ja postaram się tutaj to już tak troszeczkę w tym kierunku popchnąć, ponieważ na pewno trzeba w końcu dojść do jakiegoś wyniku, do jakiegoś, powiedzmy, rezultatu. I właśnie to jest często też problemem, jeżeli chodzi o takie historie właśnie z zakresu no, dziwności, z zakresu, niektórzy powiedzieli, para nauk, jeżeli w ogóle można coś takiego powiedzieć jak para nauka. No cóż, tutaj, jeżeli chodzi o dowody, będzie niezwykle ciężko. Jak jest właśnie z owymi procedurami pokładowymi, one cały czas się ciągną. Docieram nowe informacje. Ja powiem wam, że cała ta procedura pokładowa trwa w tej chwili, nawet w tym momencie, w którym ja do was mówię, ta operacja nie została przez owych zakończona. Natomiast jeżeli zaczniemy te wszystkie fakty zbierać i, powiedzmy, zastanawiać się nad nimi, nad ich logiką, no to okazuje się, że rzeczywiście mamy tu do czynienia z jakimś bardzo dziwnym programem zainicjowanym przez siły, których nie rozumiemy, które skrzętnie potrafią się zamaskować przed nami. Jeden z autorów świetnie to opisał, zawsze powiedział, że obcy ukrywają się w kącie oka. To jest też właśnie taki jeden z takich jakby przypadłości, jeżeli chodzi o wzięcia. Często, jeżeli chciałby ów delikwent spojrzeć na tych, z którym ma do czynienia, to oni w jakiś cudowny sposób potrafią się z pola widzenia przeteleportować, nazwijmy to, zawsze w taką pozycję, gdzie gdzieś tam ledwo ich tam tym kątem oka widzimy, ale obracając się, oni za każdym razem jakby synchronicznie z naszym tym polem widzenia potrafią się przemieścić i tym sposobem skutecznie jakby uniemożliwić nam dokładną obserwację. To nie zawsze to zjawisko, nie zawsze z tym mamy do czynienia, ale o tym mówią świadkowie. Dlatego ja już tutaj nie będę wracał do schematów wzięć. To wszystko już omawialiśmy wcześniej. Natomiast dzisiaj skoncentrujemy się na, powiedzmy, już na tym etapie końcowym, na etapie wielkiej zmiany, tak jak to owi obcy, nazwijmy to, sami nazwali, sami przekazali tym, z którymi według ich pracowali, lub też tymi, którzy mieli według nich bardzo ważne zadania do spełnienia. My byśmy nawet mogli powiedzieć jakąś misję, ale ja wolę tego słowa uniknąć, dlatego że każdy nawiedzony internauta często mówi, że ma jakąś misję do spełnienia. Także tutaj ja żadnej misji do spełnienia nie mam. Po prostu wam chcę te informacje przekazać. Oczywiście mam tu ściągę taką, bo bez niej by się tutaj nie udało. Odpłynąłbym gdzieś w jakieś zakamarki, w czeluści mojej wyobraźni, fantazji i tak dalej, i tak dalej. No i informacji, które tam gdzieś są zakodowane. No i popłynęlibyśmy sobie z nurtem. Dlatego pozostanę przy tych konkretach, jeżeli chodzi o właśnie procedury pokładowe. Ja dzisiaj postaram się takie podsumowanie zrobić tego fenomenu. Więc taki punkt pierwszy. Zresztą te punkty, powiem wam, które ja wam tutaj chciałem omówić, a jest ich dokładnie 10, także mam nadzieję, że zdążę.
One są, tą klasyfikację, można powiedzieć, użył, ja po raz pierwszy taką klasyfikację w tej formie, z tą formą się spotkałem, aczkolwiek inni badacze, ja nie mówię to o sobie, tylko o ludziach, którzy się tym fenomenem zajmowali, którzy zajmowali się problemem wzięć, porwań i tego typu historii, różną taką klasyfikację sobie jakby wytworzyli, tak jak słynne, powiedzmy, spotkanie pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia, którą Alan Hynek jakby, no, można powiedzieć, użył, czy też zastosował, czy też wygenerował według swoich badań. Tak podobnie taką systematykę po prostu wytworzył dr David Jacobs, który no, wykonał fenomenalną pracę, jeżeli chodzi o zagadnienie właśnie wzięć, porwań i tego typu historii, na których właśnie całe owe procedury pokładowe się opierają. I tak, taki pierwszy punkt według jego klasyfikacji to jest zaawansowana technologia i biotechnika. No właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Więc jeżeli byśmy mieli w ogóle całokształt tego procederu, tych procedur sobie w jakiś sposób uświadomić, to musielibyśmy powiedzieć coś takiego. Musielibyśmy zastanowić się nad przybyciem owych obcych. Więc tutaj również, ja wiem, że w scenie alternatywnej są takie historie, że wielu, powiedzmy, bardzo wielu ludzi, słuchaczy, jak i też badaczy owego fenomenu, cały czas twierdzi, że oni mogą pochodzić na przykład gdzieś z jakichś układów typu Vega, Plejady i tak dalej, Syriusz, no i tego typu historie. Mówi się też o takim pewniku jakby, to już jest jako pewnik w scenie znane, iż na przykład szaracy pochodzą z Ceta Reticuli 4 i tak dalej. Też nie będę wracał, skąd to i dlaczego tak, skąd się to wzięło. Zresztą ja już w poprzednich filmach też o tym wspominałem. Powiem krótko, nie wiemy, skąd pochodzą. Nie wiemy, gdzie ta przestrzeń, z której oni do nas przybywają, i jest. Nie wiemy, po prostu nie mamy najmniejszej jakiejś informacji, która by dotarła do nas i byłaby jako pewnik, można by z całą pewnością stwierdzić, wszelkie informacje, nawet te, które obcy mieli podać niektórym, skąd są i nazwy różnych planet, nic nam nie mówią, ponieważ nie mówią nam o układach, układach planetarnych czy systemach gwiezdnych, gdzie mogłyby się one znajdować. Są niektóre takie ciekawostki, że na przykład doszła informacja, że pochodzą z takiego albo innego systemu i w tym systemie w tej chwili odkryliśmy na przykład planetę i tak dalej, i tak dalej. Czy choćby nawet z prehistorii, znany taki przypadek z prehistorii, znaczy z, jakby z informacji, które aż z prehistorii miałyby pochodzić, jak na przykład słynna sprawa dogonów, ale to jest już inna historia. Natomiast powiedzieć trzeba, że praktycznie wokoło każdej gwiazdy krążą planety, więc cokolwiek by owi obcy nam nie powiedzieli, nie chcieli nam powiedzieć, zresztą ja jeszcze właśnie do tej tajemnicy jeszcze wrócę, ponieważ również obcy nie są skorzy do dzielenia się z nami swoimi tajemnicami. To trzeba też uwzględnić. Więc tutaj nadal nie wiemy, nie mamy pewności, skąd oni tutaj pochodzą. Możemy tylko powiedzieć, że są w stanie się teleportować, tak przynajmniej my to możemy, moglibyśmy określić. Jak to dokładnie działa, również nie wiemy. Obserwacje, jeżeli chodzi o technologię, różne dziesiątki, powiedzmy, relacji świadków mówią o takim fenomenie, jak na przykład promień światła, który z owych obiektów wychodzi, czy z owej przestrzeni, i przedmioty, które znajdują się w zasięgu tego promienia, na przykład w jakiś sposób są przez ten promień przenoszone do wnętrzowego pojazdu, przy czym nie stanowią jakaś materia, jakaś ściana, skała, jakieś środowisko, które by
między tym promieniem stał, powiedzmy, a obiektem przenoszonym nie stanowi żadnej bariery ani przeszkody. Czyli można powiedzieć, że oni są w stanie przenikać przez ściany, moglibyśmy w ten sposób powiedzieć. Drugą taką ciekawostką, jeżeli chodzi o technologię, ja tylko tak zakreślam to, ponieważ właśnie dr Jacobs właśnie on wspomniał o tym, że takie istnieje, takie coś jak teleportacja, to troszeczkę rozszerzę, aby było wiadomo, o co chodzi. Mogą też również stać się dla nas niewidzialni. Również jak ta technologia działa, nie mam najmniejszego pojęcia. Nasza technologia w tej chwili próbuje coś takiego zainicjować, takie programy, które mogłyby ewentualnie jakiś obiekt uczynić niewidzialnym. Na razie jest to możliwe w technologii wojskowej, kiedy chcemy nasze środki bojowe, nasze systemy bojowe uniewidzielnić, nazwijmy to, dla oczu przeciwnika, a oczy przeciwnika są oczywiście naszą technologią, czyli przed różnymi systemami radarowymi, czy też systemami detekcji akustycznej, czy też na przykład detekcji za pomocą podczerwieni, czy innych pasm, w których my postrzegamy i w których owa aparatura może to taki obiekt postrzegać, więc my nad tym pracujemy. Natomiast takie konkretne zrobienie się niewidzialnym, no na razie no, przynajmniej nie wiadomo o tym, nic nie udaje. Tu trzeba jeszcze zaznaczyć, że nie całkiem wiadomo, czy jest to rzeczywiście niewidzialność, czy też sugestia, którą potrafią owi obcy, tak nazwijmy to ogólnie, wytworzyć, czy też zadziałać na naszą psychę w ten sposób, że my po prostu tracimy ich z oczu, czyli eliminują obraz z naszej wyobraźni, tak trzeba to powiedzieć, dlatego że nasz świat, który my postrzegamy, jest tym, który znajduje się w środku, który jest interpretowany przez fale, powiedzmy, przez promieniowanie elektromagnetyczne, tak naprawdę, które nasze organy pobierają, odbierają i tam generują obraz w środku. Więc również tu gdzieś na tej drodze można jakieś cięcie wykonać, się gdzieś podpiąć i powiedzmy nas taki obraz może zostać gdzieś jakby skasowany. Do tego jeszcze dochodzą artefakty, czyli słynne implanty. Sprawa tutaj jest taka, że jeżeli chodzi o owe implanty, to również wbrew pozorom nie wiemy, do czego one tak naprawdę są. Ja już mówiłem o różnych relacjach świadków, którzy przypuszczają, do czego te implanty są. Niektórzy twierdzą, że one są do tego albo owego, ponieważ obcy tak powiedzieli. My nadal, nasze takie jakby neutralne badania nie potwierdzają. Nie jesteśmy, możemy sobie oczywiście spekulować i tak dalej. Ja wiem, że wy sami wiecie, możecie sobie takie teorie sami wygenerować na podstawie różnych takich, powiedzmy, opisów i w tym nie będziecie wcale gorsi ode mnie. Ja też mogę sobie takie wygenerować, ale ostrzegam, będzie to tylko spekulacja, nie będzie to nic, co moglibyśmy uznać za jakiś dowód materialny, naukowy i tak dalej. Powiem wam jeszcze tylko, że jedyna taka miarodajna był kiedyś jeden obiekt bardziej szczegółowo badany, zanim uległ samozniszczeniu. To jest też ciekawe, że te drobinki wyciągnięte z naszego organizmu, z naszych ciał, destruktują się bardzo szybko, jakby wyposażone w jakiś mechanizm samozniszczeniowy, czyli jest takie zabezpieczenie, żeby się nic nie dostało w nasze ręce. Jakieś badania pod mikroskopem nie wykazały, oprócz anomalii materiałowych, z którego taki obiekt był zrobiony, nie wykazały jakiś, powiedzmy, technologicznego, powiedzmy, tam w środku jakichś urządzeń, jakichś mikroukładów scalonych czy mikroprocesorów. Nic takiego nie udało się nam stwierdzić. Natomiast udało się nam jak najbardziej zbadać, że niektóre przynajmniej z tych implantów emitowały w dwóch pasmach sygnał. Jeden na bardzo wysokiej częstotliwości i jeden na niższej częstotliwości. Już teraz w głowie nie wiem, jakie to były częstotliwości i to udało się stwierdzić. Natomiast tylko to, że właśnie taka była taka emisja takiego promieniowania, takiego układu, zanim się sam zniszczył. Nic poza tym, także możemy tylko przypuszczać, że nastąpi jakaś wymiana informacji między owym
implantem, a tym kimś, który go gdzieś tam zaimplantował. Także tyle o technologii. Tam są jeszcze inne aspekty technologiczne, ale my je tu już zostawiamy. Przechodzimy do następnego punktu takiego. To jest obraz, jaki wyłania się właśnie z tych wszystkich więźni naraz. I na przykład coś takiego jak wyspecjalizowana hodowla robotników, czyli to, o czym ja wielokrotnie w innych filmach też już mówiłem, globalna hybrydyzacja. Do czego to jest im potrzebne? Tego dokładnie również nie wiemy, także widzicie, będziemy dzisiaj w obszarze, my możemy tylko stwierdzić fakt, że według wszelkiej naszej logiki informacji, której mamy, wygląda na to, że nasz świat jest powoli inflirtowany, czy też przetransformatowywany w jakiś zupełnie inny system socjalny, tak trzeba to nazwać, zupełnie inny rodzaj społeczeństwa. To nie chodzi o jakieś zniszczenie naszego gatunku, tylko jego transformację w zupełnie coś innego. Jeżeli sobie niektórzy, no są tacy, którzy, słuchajcie, zaczęło padać, będzie słychać, także dla kogoś, komu znowu, ja zawsze te problemy z mikrofonem i z dźwiękiem mam, także, no dobra, ale lecimy dalej, tak. No, ale jest w porządku. Widzicie, to jest właśnie dobre, że mamy taki wehikuł. Więc tak, transformacja owego społeczeństwa. Ja powiem, zobaczcie, jeżeli byśmy mieli jakiś dowód na transformację, no to społeczeństwo zawsze było transformowane w jakiś sposób, podlegało jakimś zewnętrznym, powiedzmy, faktorom, które na niego działało, ale zobaczcie, co się działo w ostatnich latach. Jest gwałtowny wzrost przemian naszego społeczeństwa w zupełnie inne struktury, zupełnie inne wzorce myślowe. To jest właśnie bardzo ciekawe. Spójrzcie na młodzież, tak powiedzmy, bo to jest najlepiej to widać. Jeszcze ja pamiętam moją generację, lata 80., co my wyprawialiśmy, jak postrzegaliśmy świat i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, co się dzieje teraz, jak wygląda dzisiejsza młodzież, jakie ma myśli, nazwijmy to, jakie cele, jakie powiedzmy wartości ona uważa za coś wartościowego. I tu nie mówię o grupkach, powiedzmy, jakichś patriotów, czy tak to nazwijmy w cudzysłowie, patriotów, czy też ludzi, którzy tam protestują przeciwko nowemu porządkowi i tak dalej. Po prostu zawsze tak naprawdę bardzo mały procent. Spójrzmy na ogół. Jak to wygląda i kto nam i co nami właściwie, jaki faktor zawładnął naszym intelektem, naszym sposobem i przez jaki pryzmat, przez jakie okulary postrzegamy nasz świat. To jest jedno z najbardziej niesamowitych dla mnie przemian, jakie nastąpiły, dlatego ja tu nie będę dokładnie ich opisywał, bo to jest takie zadanie dla Was. Zobaczcie, zresztą możecie to w komentarzach opisać, jak to wygląda. Więc jest to wyspecjalizowana hodowla. My generujemy specjalistów w tej chwili właśnie dokładnie to, jak w tym programie hybrydyzacji, jeszcze raz podkreślam, nie hybrydyzacji, tylko hybrydyzacji. Gdy ktoś nie wie, czym są hybrydzi, no to zapraszam do poprzednich części, a szczególnie do części pierwszej, gdzie jest to dokładnie wyjaśnione. Się objawia we wszystkich formach norm, jakie się pojawiają, ale to jest troszeczkę inna historia. Tu można w różne kierunki, powiedzmy, odpłynąć, nazwijmy to, jeżeli chcemy, i widzieć tam logikę albo nielogikę, jakbyśmy chcieli. Ale chodzi tu o specjalizację. I zauważcie, że czym jest specjalista? Specjalista to jest ktoś, kto rozumie coraz więcej od coraz mniej. To jest specjalista. I takich specjalistów generuje w tej chwili nasza społeczność. Gdziekolwiek w firmach byście nie pracowali, to zauważcie, że są specjaliści. I się właśnie tylko tych specjalistów tworzy, nikogo innego nie potrzeba. Dochodzi do tego, że też tak się wynagradza tych ludzi. Wcale nie są to specjaliści jakoś, nie wiadomo jak, honorowani. Właśnie są bardzo słabo honorowani, ponieważ są specjalistami w wąskim zakresie. Już nie mówię o jakichś tam, powiedzmy, biologach molekularnych, fizykach, które się tam czymś specjalizują, tylko specjalizacja tutaj
specjalista od siedzenia na kasie i kasowania klientów, specjalista od stania w garniturze w sklepie i czekania, aż klient się coś zapyta, po ile ten telewizor i co potrafi, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak są fabryki skonstruowane, one są tak skonstruowane, ja sam wiem o tym, bo w takim systemie też, w takim koncernie pracuję, który tworzy różne technologiczne historie i tam chodzi o to, żeby produkcję tak zorganizować, żeby powiedzmy tresowana małpa mogła to zrobić, żeby im jak najmniej płacić, żeby byli tylko skoncentrowani na to, co produkują, żeby nie mieli innej możliwości w budowie jakiegoś elementu, jak tylko jedną taką możliwość. Tak dla przykładu, ktoś może powiedzieć, no tak, wstawimy odwrotnie kierownicę w samochodzie, nie dalej, nie dalej. No właśnie, taki przykład tylko. Chodzi o to, żeby ten człowiek jak najszybciej był mógł przyuczony być, żeby praktycznie nie posiadał żadnego wykształcenia. Żeby jak najszybciej wszedł do akcji i zaczął tworzyć jakieś dobro gospodarcze, którego nawet nie jest w stanie wiedzieć nawet, co on tam właściwie tworzy, jaki zysk generuje, tylko produkuje jakieś konsumpcyjne dobra, powiedzmy, które mają być coraz szybciej produkowane w coraz prostszy sposób. Do tego nie potrzeba żadnego jakiegoś kogoś, kto się tam 10 lat będzie gdzieś studiował, tylko jak już mówiłem, wytresowany to jest najlepsze słowo i właśnie wygląda na taką globalną hodowlę. My hodujemy takie społeczeństwo pozbawione wszelkich zasad etyki, moralności, które jest wynagradzane drukowanym papierem, w tej chwili już nawet nie drukowanym, tylko digitalną, jakąś tam przekazem digitalnym na swoje konto, czyli cyfrowym, w którego większość tego, co przez niego wygenerowanego zysku, będzie znowu zainwestowana w bezsensowną konsumpcję, którą on sam w tym specjalistyczny sposób tworzy. To jest troszeczkę może takie zawiłe, ale to bardzo mocno pokazuje właśnie strukturę, która jakby w ciągu ostatnich paru lat zaczęła tutaj gwałtownie wchodzić drzwiami i oknami do wszystkich firm we wszystkich zakresach, czego my po prostu nie widzimy, bo ta transformacja to się nie stało z dnia na dzień. To jest po prostu pewien okres czasu i tylko ktoś, kto powiedzmy jeszcze znał tą generację poprzednią, będzie mógł na podstawie tła, jakie się wytworzyło, dostrzec zmian. Normalny taki człowiek urodzony teraz z telefonem komórkowym w ręku, bez którego w ogóle nie może się obejść, ponieważ tam jest jego mózg tak naprawdę włożony. My mówimy o implantach, które nam... My mamy już taki implant, już powtarzałem, to jest w formie telefonu komórkowego. Taki implant jest ciągle przy nas. My mamy go przy sobie, my mamy go i jak wychodzimy z domu i zapomnimy, to biegniemy, żeby go wziąć, więc jakaś tam... Takie na przykład historie, że wstrzykną nam implanty, będziemy chodzić w implantach, wszędzie o nas będą wiedzieć. Wszyscy chodzą z tymi implantami, tylko nie mają ich wstrzyknąć, mają w ręku. Może być, ktoś może odłożyć. Ci, co odłożą, to są również mały wyjątek. Nie trzeba nikogo, nie trzeba w telewizji mówić, nie odkładajcie swoich telefonów. Nie, one są tak opanowały nasze struktury życiowe i społeczne, że my bez niego się już nie możemy obejść. To jest taka właśnie, jakbyśmy chcieli zobaczyć mniej więcej w jakim kierunku to idzie, to się dopiero zaczyna. Absolutna specjalizacja. Następnie, co jest ciekawe, jest taki, to jest punkt trzeci, rozwój neurologicznych umiejętności, czyli takich na przykład telepatia i tak dalej, ale teraz też muszę powiedzieć, ale taki prymitywny człowiek nie może mieć takich umiejętności. Nie. Nie chodzi tu o jego rozwój, tylko o rozwój odbiornika tego w środku po to, aby mógł przyjmować sugestie. I właśnie owe hubrydy, owi obcy, którzy się tu często pojawiają między nami nawet, powiem wam, a których coraz trudniej odróżnić. Dlaczego coraz trudniej? Już tam wcześniej też już poruszałem ten temat, dlatego ktoś może tutaj zastanowić się, Calwit, teraz jedziesz, pojechałeś równo. Obejrzyjcie wszystkie części, dlatego że to jest całość, to nie jest jakiś wycinek informacji, tylko trzeba je zebrać. To jest bardzo trudne dla nas też właśnie zebranie. Właśnie to jest to, co ja mówię, specjalizacja. Ja słyszałem coś tam, ten słyszał, a spójrz, Calwit, doucz się, Calwit, weź tam, weź się lepiej, przygotuj do filmu. No właśnie, rozwój neurologicznych umiejętności naszego odbiornika tutaj, po to, aby ulegać sugestiom i to takim subtelnym,
w sposób, który nie będziemy w stanie nawet stwierdzić, że jesteśmy w jakiś sposób, powiedzmy, pod tą sugestią. I taki obcy, można powiedzieć, jest jak i owe hubrydy, które wnikają w nasze społeczeństwo i powoli zaczynają obejmować kluczowe, bardziej, powiedzmy, kluczowe, wyższe pozycje niż my sami. Powiem wam, no ktoś może powiedzieć, ale Calvi, te hubrydy zachowywały się jak jacyś autyści, w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, pytali się, dlaczego woda z kranu leci i tak dalej, i dlaczego wtyczka jest potrzebna w telewizorze, aby działać i tak dalej. Zaraz ja też tutaj wyjaśnię, co tam się stało później, bo przypominamy sobie, że owe hubrydy przechodziły taki trening, co i jak tutaj w naszym świecie funkcjonuje, to było wiele lat temu. Pamiętajcie, że ich rozwój również nie stanął w miejscu, więc taka hybrydyzacja, taki hubryda będzie jakby tutaj zaangażowany w roli tak zwanego sugestora, który będzie bardzo delikatnie, sugestywnie, bez żadnego nacisku jakiegoś, powiedzmy, jakiejś takiej presji, która by wydawała się nam, że ktoś nam coś każe. Nie. To będzie w ten sposób zainicjowane, że my sami będziemy, tak się nasz rozsądek powie, a jednak trzeba sobie to wstrzyknąć z rozsądku, bo to jednak zobaczcie, co się dzieje. I taki przykład oczywiście dopasowania do naszej sytuacji, która tu jest, czyli na tym będą polegać te umiejętności. No i oczywiście potomstwo, nazwijmy to, płodzone przez owe hubrydy, tak, taka właśnie, do tego doszło już, takie umiejętności będzie również posiadało. Właśnie, zobaczcie, gdybyśmy chcieli teraz jakąś bazę dowodową na temat mieć, czy takie hubrydy gdzieś tu się rodzą, coś takiego. Zobaczcie, ostatnio teraz jest taka cisza, ale zobaczcie, co było parę lat temu w całej scenie alternatywnej. Ja zawsze można sobie obserwować, on zawsze jest, takie ma jakby okresy różnych mód, nazwijmy to moda na to, to teraz jest moda na olejki jakieś tam, wcześniej była na coś innego moda, to było na jakieś złoto tam jakieś monoatomowe, to wcześniej na coś innego i jakiś tam napój bogów i różne historie, ale był taki okres, w którym mówiono się o tak zwanych, jak to się mówi, dzieciach indygo, tak? Właśnie, o takich dzieciach indygo, które miały takie dziwne właściwości, przypisywano przynajmniej takie właściwości i jakby wywyższano je do rangi następnych, tych, którzy nas wybawią, tych, którzy nas poprowadzą, tych, którzy zaczynają rozumieć, co tu się dzieje. Zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście nas wybawią, czy rzeczywiście są tym, którzy nas wyprowadzą, może nas zaprowadzą gdzieś właśnie za pomocą swoich umiejętności subtelnego sugestowania i nakładania na nas pewnych sugestii. Także tyle. Tu jeszcze można by się bardziej do tych umiejętności jakby odnieść, ale ja to zostawię, dlatego że no, tu to jest temat rzeka. Następną historią jest właśnie, to jest punkt czwarty już, absolutne zachowanie tajemnicy. Zauważcie, że owe hubrydy nie dzielą się żadnymi informacjami na temat społeczeństwa, z którego pochodzą. Nic takiego nie było. Wszyscy wzięci, porwani otrzymywali pewne informacje, które były tylko potrzebne do treningu owych hubryd i były związane tylko z tym. Żadne informacje były jakby odbierane od owych instruktorów ziemskich w naszym wydaniu, nauczycieli. Natomiast nie odwrotnie. Nie było żadnego przekazu odwrotnego informacji. Nie dowiedzieliśmy się nic. Nikt na pokładzie owego pojazdu nie widział jego, powiedzmy, mostka dowodzenia czy kabiny, gdzie na przykład, tak sobie wyobrażamy, w jakimś tam filmach fantastycznych wchodzimy do latającego talerza, tu cała ekrany, cała ekipa siedzi na fotelach, dowódca jakiś, chodzą jakieś dziwne urządzenia, jakieś para bucha, jakieś komputery, trzywymiarowe obrazy, cała taka centrala dowodzenia tam w środku. Nic takiego nikt nie widział. Już nie mówiąc o wewnętrznej jakiejś technice napędów i tak dalej, i tak dalej. To zostało skrzętnie przed nami zamaskowane, ukryte. Nie mamy informacji. Natomiast nasza technologia wie, ponieważ my sami
technologię tworzymy, że nic nie dzieje się tak o, że musi za tym stać jakieś źródło energii, musi stać za tym jakiś transformator, jakiś przetwornik, który będzie tą energię mógł transformować do formy, w której, która jest dla nas użyteczna. I tak samo również owi obcy podlegają tym samym prawom fizyki, plus pewne prawa, które oni odkryli, a które dla nas są jeszcze nieznane, bo gdybyśmy je odkryli, to być może udałaby się detekcja owych obcych i cały ich misterny plan no mógłby pójść wiadomo gdzie, mogłoby się to zdarzyć. Dlatego niektóre gałęzie rozwoju są też skrzętnie dziwnym sposobem tu w naszej rzeczywistości dziwnie blokowane. Jeszcze jednym aspektem, który jest coś takiego, to jest punkt piąty, telepatia, ale to właściwie nie chodzi o telepatię, chodzi tutaj o tak zwane otwarte społeczeństwo. I zobaczcie, jak to działa. Czym jest otwarte społeczeństwo? My tutaj mówimy otwarcie na różne grupy, powiedzmy. Zobaczcie cały ten ruch LGBT. Ja nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Dowiedziałem dopiero, że w Polsce to się mówi LGBT. Tutaj się troszeczkę inaczej to nazywa. Ale to nieważne. Wiadomo, o co chodzi. Jest to otwarcie na wszystko. Otwarcie, nie ma granic, nie ma nic. Wszyscy są otwarci, a najlepiej jakbyśmy wszyscy jeszcze wylali się i mówili i opowiedzieli wszystkim wszelkie rzeczy o nas i gdzieś to załadowali. I są takie, powiedzmy, platformy jak Facebook, Twitter, Instagram, gdzie ładujemy o nas wszystko. Czyli to jest też trening, że ta infiltracja wchodzi coraz głębiej i my oddajemy wszystko. Całą naszą prywatność tam wkładamy. Już nie mówię tam, kto się gdzie urodził, jaki mam numer telefonu, ale w ogóle co robimy, jakie mamy hobby, czym się zajmujemy, z kim komunikujemy, co myślimy. Wszystko, wszyscy tam mogą sobie te informacje wymieniać. Nastąpi, jest otwarte społeczeństwo. Tu jest troszeczkę coś innego. Czy nie jest to jakiś stopień zaawansowania, w którym na przykład chodzi o tak jak właśnie w tym punkcie powiedzmy trzecim, gdzie był rozwój neuralnych umiejętności. Wyobraźcie sobie, że być może w społeczeństwach, z których owe hubrydy pochodzą, nie ma takiego czegoś jak sfera prywatna. Nie ma tego pałacu, w którym możemy się schować i który możemy po prostu w jakiś sposób sobie powiedzmy no tam to jest nasza wolność, tam nasza wszelkiego rodzaju prywatność, która jest tam w jakiś sposób ukryta i ja mogę powiedzieć, że to już się dzieje właśnie za pomocą tych mediów socjalnych, ale to będzie to tylko jakby stopień według pana Jakobsa, gdzie dojdzie do kontroli naszych umysłów za pomocą właśnie, czy to będzie, czy ten sposób odczytu naszych myśli, czy to będzie technologiczny, czy też na skutek jakichś, powiedzmy, ich umiejętności. Chodzi o to, że będą nasze myśli wszędzie słyszalne dla wszystkich, dla organów nadzoru. Także jakakolwiek opór, jakakolwiek zorganizowanie się i obrona wolności będzie coraz trudniejsza, ponieważ wszystko o nas będzie wiadomo. Nie będziemy mogli się zamaskować, tak jak kiedyś, zobaczcie, ludzie za różnych okupacji, jak się potrafili konspirować. Będzie to bardzo, bardzo trudne, ponieważ my technologicznie idziemy w tym kierunku, że ta konspiracja nie będzie możliwa, opór nie będzie możliwy. Ktoś powiedział, Calwicz, skasują ci kanał, jak będziesz mówił o szczepionkach. To, o czym teraz mówię, uważam, że jest bardziej niebezpieczne niż czy nam coś wstrzykną, czy nie wstrzykną, bo do tego zaraz też dojdziemy na końcu zresztą. Także widzicie, jest to otwarte społeczeństwo na wszystko. To jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ otwarcie oznacza, będą wszystko nas wiedzieć. Najgorsze jest to, że my sami już tą pierwszy stopień osiągnęliśmy, ładując wszystko, co się da wszystkim, ktokolwiek tam w naszym Instagramie. O, słuchaj, jesteś moim 7857 przyjacielem na Facebooku. No, coś takiego. Także widzicie, przypominam tutaj czystki słynne, powiedzmy, rewolucyjne i tak dalej, kiedy oczyszczało się, jeżeli się jakiś, powiedzmy, podmiot, nazwijmy to, wykryło, który niekoniecznie jakby
odpowiadał wzorcowi temu, któremu ta góra nadawała, no to się likwidowało jego kolegów, jego sąsiadów i sąsiadów sąsiadów, żeby nie było, że coś tam i tak dalej. To była taka brutalna forma. Wcześniejsze formy takiej kontroli to były i są zresztą, już może w tej chwili już tak wychodzi to, ale to były religie, od tego się zaczęło. Że spowiedzi różne i przebaczenia i tutaj moja wina i pochylanie się i tak dalej, i tak dalej. Być może w tamtych czasach, ja też jeszcze nagram też do tamtych czasów też będzie film, jaka właściwie technologia była. Pamiętajcie, że tu się też technologia rozwija, czyli to były takie jakby stopnie. Natomiast my tu jesteśmy już przed ostatni stopień, właśnie ten, bo następny, ostatni to będzie właśnie to otwarcie telepatyczne, czy za pomocą technologii, czy jakkolwiek inaczej. Natomiast tutaj idziemy sami już, sami podajemy na tacy wszystkie te dane gdzieś tam w jakieś chmury sieci, gdzie nie wiadomo, gdzie to jest, gdzie to w przestrzeni leci i tak dalej, i tak dalej. Z tą ciekawostką, czy też takim jakby punktem, jeżeli chodzi o obcych, to jest czas, jego nieskończoność lub też jego brak, można było powiedzieć. I to brak w ten sposób, że im to nie przeszkadza. Bo ktoś może zapytać, o, już oni od 3000 lat tutaj manipulują, albo jeszcze dalej i tak dalej. Tak, społeczeństwo, czy też cywilizacja, czy intelekt, którym pracuje w innej przestrzeni, w innej gęstości, w innej częstości, dla niego ten czas zupełnie inaczej płynie. Wyobraźcie sobie, że mamy pszczoły, jesteśmy pszczelarzami, mamy ule i pszczoły. Możemy powiedzieć, że no, mamy taki gatunek pszczół i taki, no robią to i to, ale my je będziemy polepszać, no coraz lepiej dla nas pracować i tam siódma generacja, czyli za 7 lat, czy za 5 lat będziemy mieli właśnie to, co będziemy chcieli mieć, więc dla nas jest to te 5 lat, powiedzmy, jest to przewidywalne, to jest nasz plan i my sobie w ten sposób, a dla pszczół to jest 5 generacji, gdzie ta piąta generacja nie będzie już nic wiedzieć, że tam przed nią było parę generacji, co tam się działo, jaki był początek i tak dalej. To jest właśnie to trzeba sobie uświadomić, te poziomy i różnice w czasie, dlatego to jest taki uproszczony po prostu schemat, abyśmy mogli sobie wyobrazić, o co tu chodzi, że ten ktoś tam na górze nie jest związany z czasem tutaj, że o, to już trwa tyle, dla nas trwa tyle, dzięki Bogu powiedzmy trwa tyle, natomiast dla nich są, mogą to być nawet nie lata, to mogą być tygodnie, miesiące. To jest po prostu inna perspektywa odbierania czasu, czy też egzystencja w innym zupełnie poziomie czasoprzestrzennym. Także to też jest takie jedno z takich właśnie aspektów. Następnie jest planowanie i logistyka. To ma związek z technologią. Zauważcie, że wygląda na to, że ta sprawa była od dawna planowana, a w tej chwili jest jej kulminacja. Też są różne scenaria w tym kierunku. Chodzi o to, że wzięci, którzy wylądowali na tym pokładzie tych obiektów, nie były to, bardzo rzadko były to jakieś obiekty, powiedzmy, turystyczne, gdzie tak jak ja sobie tu siedzę w aucie na fotelu, mogę krajobraz podziwiać i deszcz pada i tu widzę rzekę, tam jezioro i tak dalej, wszystko jest fajnie. Natomiast tam nic takiego nie było. To wyglądało, jakby te obiekty były przystosowane do tych działań. Były stoły, na których operacyjne zmierzchy, wyglądało bardziej do szpitala, było podobne, gdziekolwiek by to było. Nawet są świadkowie, którzy twierdzą, że czuli, że ten obiekt się porusza. To jest jakbyśmy na statkiem, kto z was płynął jakimś wielkim promem, gdzieś tam przepływał powiedzmy, nie wiem, no, z Londynu, z Anglii do Szwecji, ze Szwecji do Niemiec, do Polski, no to wie, że nawet jak siedzimy w tej kabinie statku, nawet jak nie ma okien, to my czujemy, że on się porusza. Trochę to fale, to jakieś takie historie, ten dźwięk, swoiste drżenie. Wiemy, że się porusza. I właśnie takie odczucia też były. No i że takie coś się poruszało, dlatego stąd większość tych ludzi twierdzi, że były jakieś statków wciągane do jakiegoś obiektu, ale też możliwe, że były jakieś budowle zakotwiczone gdzieś w naszej przestrzeni. Ja już też o tym wspominałem, więc tylko powiem wam jedną taką rzecz, że wygląda na to, że te obiekty były, że ten rodzaj obiektów były do tego celu i są do tego celu tworzone, były tworzone
i to są specjalistyczne obiekty, które właśnie służą tej hybrydyzacji, hubrydyzacji, które służą do generowania, czy też powiedzmy do jakby wprowadzania sukcesywnie tego planu odgórnego. Ktokolwiek by to był, ja na razie to zostawiam. Czyli jest to taka, jest to absolutnie logistycznie rozwiązane, ponieważ taki obiekt musi mieć też, powiedzmy, skądś energię czerpać, musi mieć też materiały do badań, musi mieć też jakieś, powiedzmy, narzędzia, które tam na pewno się też zużywają i tak dalej, tak dalej. Gdzieś to musi być dostarczane, czyli to jest z tyłu jakiś musi być aparat logistyczny zapewniający właśnie działania tego typu i każdy, kto w armii służył choćby, to wie, co się dzieje, jeżeli się jakieś ćwiczenia robi, jakie są przygotowania i co jest z tyłu za tą główną linią uderzenia, co tam się dzieje. Także wygląda na to, że to wszystko jest właśnie w sposób zorganizowany, bo choćby na przykład ubrania, pralnia, takie rzeczy były na tych pokładach również jakby obserwowane. Nawet, powiem wam, jest taki jest jeden, który właściwie ja znam i w ogóle się nie szukałem innego i nawet wielu badaczy twierdzi, że jest to jeden taki przekaz, w którym ofiara widziała taką taśmę jak w fabryce, jakby, oczywiście tam nie produkowano żadnych pojazdów, tylko wyglądało to jakby taka manufaktura, no nie ma, jakby taśma produkcyjna w jakiejś fabryce chemicznej lub też w jakiejś farmakologii, przy której pracowali szaracy. Tak to wyglądało. Stali wzdłuż tej taśmy, nazwijmy to, i coś tam robili, coś tam tymi ampułkami takimi. Tak to wyglądało. Także takie coś jest też, czyli jeżeli już chodzi o ten właśnie podgatunek, dlatego że właśnie wygląda na to, że owi szarzy też są być może ofiarami tego eksperymentu, że nie są to generatorzy tych historii i ci, którzy to, tylko raczej wykonawczy, jakieś, no niektórzy może to bioroboty, szeregowcy, można powiedzieć, w całym tym systemie, w tej machinie, które ja tutaj się staram wam pod właśnie nazwą procedury pokładowe przekazać. Następna jest, to jest właśnie uprowadzenie ich zadania. Jakie są zadania tych uprowadzonych? To już wielokrotnie było wspomniane, że wszelkie funkcje, którym tym tak zwany, jak to się potem mówi, przekaz, którzy oni mieli dać ludzkości, takie wyjątki się też zdarzają, też misja, jaką mają, w rzeczywistości ograniczały się tylko do tego, aby wprowadzić nam jakąś manipulację w nasz tutaj, czy też może nie tyle manipulację, może to jest zbyt szerokie pojęcie, po prostu wpłynąć na zmiany w naszym tutaj społeczeństwie do tego stopnia, abyśmy później, nasze następne pokolenia, nie odczuwały tych zmian w taki sposób, gdyby to się nagle stało. Musimy po prostu stopniowo przejść z jednego systemu na drugi i tak właśnie jest to. I tylko to jest ciekawe, że właśnie owi uprowadzeni, którzy byli na tych pokładach, mieli te zadania do wykonania i tylko wszelkie informacje, które udało się uzyskać, były tylko związane z ich zadaniem. Nie było tam żadnych informacji jeszcze poza tym. Tylko to. Co ciekawe jest, że w czasie czasami widać było, że ktoś wszedł, otworzył drzwi, zamknął drzwi, albo gdzieś się ktoś musiał przejść z jednego pomieszczenia do drugiego, idąc tymi korytarzami, gdziekolwiek by to było. Niektórzy byli w stanie zauważyć to i owo i dzięki temu, tym właśnie takim subtelnym, unikatowym informacjom, które się przelały, można było zauważyć, że tam z tyłu jest zaplecze. Jak duże, nie wiemy. Jak ogromne te obiekty są, również nie wiemy. Niektóre wyglądają, że po parę metrów miały, ale były też takie, że wydawało się, że miały setki metrów, a wręcz nawet i kilometrów. Także były to kompleksy jakieś technologiczne, jakby tylko do tego stosowane. No i na końcu dziewiąty punkt właściwie, ja napisałem, że jest 10. Dziewiąty punkt to są sami hubrydzi. I teraz tutaj powiem wam coś takiego ciekawego. Jak już wspomniałem, że oni byli trenowani
byli w jakiś sposób przyuczani do integracji się, zintegrowali się z naszym społeczeństwem, ale wychodziło to bardzo nieudolnie. Więc teraz ja powiem Wam tutaj taka krótka informacja, co stało się po latach tego treningu owych hubrydów. Oni oczywiście ten trening absorbowały. Ciekawostką jest to, że ich właśnie ta autystyczność, tak, którzy już zauważyliście, polegała na tym, że oni potrafili wielokrotnie to samo powtarzać bez żadnego problemu. Tak długo do skutku, aż było to perfekcyjne. To przypomina na przykład grę komputerową, kiedy małe dziecko grało, ja pamiętam sam jakimś tam Nintendo, czy jeszcze w tego typu historię, czy jakimś Zega, gdzie jakbym dzisiaj to zagrał, to bym w ogóle nie był w stanie nic tam zrobić, a w tym czasie, kiedy się to miliony razy powtarzało, to nagle stało się perfekcyjnie. Nagle ja mogłem rozmawiać, coś tam tu popijać i przechodzić Super Mario Bros. Z jednego levelu do drugiego bez żadnego problemu. Ale na początku bez przerwy się ginęło. Tak właśnie trzeba to sobie wyobrazić. I taki przypadek też był. Jedna z tych postaci, pamiętacie, był owy Erik i też jeszcze parę innych, którzy bardzo nieporadnie sobie radzili. I też jest pewna historia jednego pana, który tam z nim, z tym Erikiem współpracował, który opowiedział panu Jakobsowi tą historię, że kiedyś, już po latach, minęło parę lat już od tych wydarzeń, po prostu będąc w pracy, pracował w jakiejś redakcji, pisał artykuły, będąc w pracy wsiadł do windy i tam do windy wsiadł jeszcze jeden człowiek i on nagle zobaczył, co się człowiek znajomy wydawał i okazało się, że był to ów Erik, ów hubryd i on go oczywiście rozpoznał. Nie wiadomo, skąd on się tam wziął w tej redakcji, jak on się tam dostał. W każdym razie się przywitali i ten właśnie pan, który był jego trenerem, zobaczył, że są poważne zmiany. Po pierwsze, Erik był prawidłowo ubrany, miał garnitur, krawat, nie był do odróżnienia. Wtedy ubierał się, tak jak próbowano ich tam pokazać, co się nosi na ziemi, a co nie, to zawsze ubierali jakieś... Tak jak ja zamiast kapelusza mam teraz to, tutaj coś innego, tu jedna rękawiczka powiedzmy szara, druga czerwona i tak dalej. Na to nie wiedzieli dokładnie, jak to ma wyglądać. A po tym momencie było to wszystko w porządku. Było całkowicie, on był normalnie ubrany, nie zauważył żadnej zmiany. Też sposób rozmowy, z jakim prowadził konwersacji, nie odbiegała niczym od innych jakby ludzi. I jeszcze stwierdził coś ciekawego, że nie było kompletnie żadnej kontroli mentalnej, które ten Erik zawsze stosował, że za każdym razem, kiedy oni się tam trenowali, ci ludzie porwani, którzy mieli zadanie te hubrydy, powiedzmy, w jakiś sposób tam przygotować do życia w społeczeństwie, to były one, stali pod taką mentalną kontrolą, która pozwalała tylko koncentrację na to, co oni chcieli. A tu jeszcze tej kontroli nie było, także on widocznie uważał, że sytuacja jest opanowana i tej kontroli nie było. I ta rozmowa absolutnie normalnie się toczyła, nie można było nic odróżnić. Oczywiście ten pan miał pewne pytania, chciał mu zadać. Ten Erik to uprzedził, powiedział, że ja wiem, że jesteś ciekawy, co się w międzyczasie wydarzyło i jak się ów plan posuła, to już mi się spełniłeś, tylko to chciałem właśnie powiedzieć. Natomiast na żadne inne pytania nie odpowiem, po prostu nie będę odpowiadał na te pytania i tak dalej, i tak dalej. Po prostu się pożegnali, wstał i wyszedł. A rozmowa toczyła się wokół artykułu, który ten pan tam pisał w swojej gazecie i on twierdził, że absolutnie normalna rozmowa to była. Także hubrydy przeszły swój trening według pana Jakobsa i w tej chwili, według niego, ja to cały czas mówię, że te procedury pokładowe są informacje, które ja z wielu źródeł posiadłem, ale głównym tym właśnie czpieniem tego jest właśnie badania pana Jakobsa, gdzie właśnie on twierdzi, że w tej chwili nastąpi już ta faza właśnie tej wielkiej zmiany, gdzie doprowadza się hubrydy, zaczynają powoli jakby opanowywać pewne kluczowe pozycje tu na całej planecie. To nie muszą to być jeszcze być prezydenci, to nie muszą być jacyś, powiedzmy, nie wiadomo kto, ale to mogą być, powiedzmy, już szefowie w jakichś firmach, w jakichś tam małych gazetach, właściciele jakichś kiosków. Takie i stopniowo narasta, tak trzeba to powiedzieć. I zobaczcie, czy byśmy to zauważyli. To jest właśnie to. Tak to się właśnie robi, jeżeli chciałoby się jakieś społeczeństwo przetransformować. Bo tu nie chodzi o likwidację tego społeczeństwa. Tu chodzi po to, żeby to społeczeństwo
uległo transformacji, a nie likwidacji. Dla następnej generacji nie będzie to problem. Tak jak dla naszych rodziców problem był obsługa telefonu komórkowego, komputer i tak dalej. Oni po prostu na to nie uważali za niepotrzebne, natomiast tam jak najbardziej będą ta nowa generacja nie może się obejść bez telefonu komórkowego. Być może nie będzie mogła się obejść przez takiej kontroli. Zobaczcie, my tą kontrolę sobie sami narzucamy, sami sobie dajemy. Wystarczy, że mamy tą sytuację dzisiaj z ową pandemią, czy plandemią, jak ktoś chce mówić, i zobaczcie właśnie, co się dzieje, jak łatwo nas wytrenowano. Już się nie chcę tutaj mówić, czy jest, czy nie ma, czy trzeba sobie wstrzykiwać, nie trzeba sobie wstrzykiwać, tylko wystarczy, że ktoś powie, że nie pojedziesz na urlop i już z tego powodu, nie dlatego, że to jest niezdrowe, czy zdrowe, czy potrzebne, czy niepotrzebne, tylko z tego powodu, że ty gdzieś tam nie możesz iść, więc logicznie sobie dasz to wstrzyknąć i tak zrobi 95% społeczeństwa, albo więcej nawet, tylko mała garstka, która będzie bez znaczenia, także ich nawet nie będzie trzeba w jakiś sposób ani szykanować, ani, bo to będzie bez znaczenia. Tak właśnie działa infiltracja i to jest taki najlepszy przykład właśnie, jeżeli chodzi właśnie o tą sytuację dzisiaj, jak upadliśmy etycznie i moralnie, kiedy oddamy za dobra, powiedzmy, jakieś materialne i potrzebę, powiedzmy, pojechania na tą Majorkę czy gdzieś tam, bo muszę, bo to trzeba, to ja sobie wszystko tam wstrzyknąć, a niech tam, i tak dalej. To jest tylko przykład, to nie jest tak, że tak jest teraz, że ale to by było, to pokazuje właśnie, jak nisko cała ten poziom logicznego myślenia i w ogóle też nie potrafimy się ani zorganizować, zauważcie, tutaj właśnie a propos tych państw nacjonalnych, tak się mówi, China jest państwem nacjonalnym, zobaczcie, jaką jest potęgą, Stany upadają, 200 lat nienacjonalizmu, nie bardzo amerykanizowali tych wszystkich, chcieli zrobić wszystkich Amerykanów, tak jak Stalin chciał z wszystkich zrobić Sowietów. Wszystko rozpadło, ale wydawało się, że powstaną jakieś mniejsze państwa nacjonalne, a teraz zobaczcie, co się dzieje. Nagle okazuje się, że nie ma to już takiego znaczenia, nikt już na to nie patrzy, czy jest takim i owakiem, tylko patrzy, czy ma Mercedesa, czy dom spłaci, czy pojedzie na wczasy, na urlop, kiedy się skończy wreszcie ta pandemia, bo ja chcę iść do sklepu, bo ja chcę tam kupić, bo ja to chcę kupić, bo ja tamto mogę kupić. Właściwie chodzi o konsumpcję. Tą konsumpcję nam jakby zredukowano, no i my się buntujemy, nie dlatego, że coś nam wstrzykną, tylko że mamy to i mamy, no właśnie, czy był to test, czy to już jest prowadzenie jakiejś fazy. Ja to w tej chwili tak zostawiam, na tym zakończam. Pamiętacie, że nie był to film na temat właśnie owej sytuacji tutaj, a tylko chciałem wam przedstawić właśnie, jak wygląda skonsolidowanie całego problemu procedur pokładowych w jednym filmie. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze coś takiego, że nie jest to ostatni odcinek, jeszcze będzie takie kluczowe pytania, jeszcze pozostały tutaj nieporuszone, dlatego że to wysadzałoby ramy tego filmu. Natomiast ja postaram się jeszcze właśnie taki finalny odcinek nagrać, jak to wie, może jeszcze zobaczymy, jak to się potoczy. Także na dzisiaj to tyle, wystarczy. Ja mam nadzieję, że mimo tej troszeczkę innej scenerii dało się to wysłuchać i oczywiście z tego miejsca się tutaj, zapraszając was na następny tydzień, żegnam, także trzymajcie się, do następnego razu i cześć.